Stary Testament. Józef w Egipcie. Faraonie, panie, co ci jest? Panie? Poślij pomędrców i pomagów. Pomędrców i pomagów. Już. Zaczekaj. Tylko nie zapomnij. Ale o czym? Tak, mędrcy i muzykanci. Nie tak. Muzykanci, magowie. Już biegnę, panie. Układ pałeczek nie pozostawia wątpliwości. Co tam wyczytałeś? Że wkrótce umrzesz? Co? Kiedy? Niestety nie mogę wyczytać dokładnej daty. Za 70 lat? Za 60? Albo za godzinę? Cudowny proszek z kości lwa odpędzi od ciebie złe duchy, a ten z kości szakala zapewni ci dozgonną przychylność bogów. Bożek snów. To jest bożek snów? Nie. To chyba bożek śmiechu. A to bożek księżyca? Tak. A bożka snów ani śladu. On na pewno musi gdzieś tu być. Bożek snów. Bożek snów. Bożek snów. Bożek. Dość tego! Precz! Czy nie ma w Egipcie nikogo, kto umie tłumaczyć sny? To nie był zwyczajny sen. Jestem pewien. Przypomniałem sobie, że znam kogoś, kto umiałby wytłumaczyć twój sen, panie. Przed 2 laty posłałem mojego sługę do więzienia. Siedział tam pewien człowiek, który tłumaczył jego sny. To pewnie Józef, panie. Czy to możliwe, by zbrodniarz posiadał taki dar? Józef nie jest zbrodniarzem, tylko moim zastępcą.
Służy jako dozorca więzienny. Nie jest zbrodniarzem, a jednak siedzi za kratkami. Skąd pochodzi? Z Kanaanu. To Hebrajczyk. Hebrajczyk? Tu? W Egipcie? Przybył tu jako niewolnik. Hebrajski niewolnik. Równy zbrodniarzom. Miałby tłumaczyć moje sny? Możesz odejść. Tak jest, panie. Proszę, wysłuchaj mnie. Jeszcze nigdy nie spotkałem takiego człowieka. Mów, byle szybko. Mów. Józef był ukochanym dzieckiem swego ojca. W dowód swojego przywiązania ojciec dał mu piękny, kolorowy płaszcz. Niestety wzbudziło to zazdrość w sercach starszych braci Józefa. Ale bracia nienawidzili go jeszcze bardziej za jego sny, które opowiadał im tak chętnie. Wszyscy tam byliśmy i wiązaliśmy pszenicę w snopki. A wtedy mój snopek stanął po środku, a wasze go otoczyły i pokłoniły się mu. O czym ty mówisz? Że będziesz panować nad nami? Że ty, nasz młodszy brat, będziesz nami rządził? Nigdy! Idę do roboty. A jednak sen Józefa miał się wkrótce spełnić. Ojciec nakazał mu iść i sprawdzić, jak starsi bracia radzą sobie z owcami i czy dobrze się nimi zajmują. Zabijmy go! Tak! Skończmy z nim wreszcie! Wrzucimy jego ciało do wyschniętej studni, a potem powiemy ojcu, że pożarły go dzikie zwierzęta. Nie, nie zabijemy go, nie teraz, ale wrzucimy go do studni. Ciszej, zbliża się. Witajcie, bracia! Później, gdy zastanawiali się, co dalej robić, zobaczyli w oddali karawanę kupców izmaelskich. Chcieli się pozbyć brata, lecz nie mieli odwagi go zabić. Sprzedali więc Józefa Izmaelitom, którzy przywieźli go tu, do Egiptu, jako niewolnika. Najlepszy towar! Niewolnik na sprzedaż! Hebrajski niewolnik! Wstawaj! Ile chcesz za niego? Na szczęście kupił go człowiek o dobrym sercu. Potifar, dowódca twojej straży, panie. Spójrz, to ja, niewolnik i sługa, kupiony za złota trzos. Pracując i pełniąc rozkazy, wypełniam poddańczy mój los. Spójrz, to ja, posłuszny, schylony, czy nie widzisz, co nęka mnie? Nie tak moje wnętrze dziś widzę, nie tak w sercu swym czuję się. Wkrótce Potifar zorientował się, ile wart jest hebrajski niewolnik. Potrzebne nam ziarno. Ile mam kupić?
Sam nie wiem. Kup tyle, ile uważasz. Potrzebuję pieniędzy. Weź tyle, ile trzeba. Potifarze, chyba za bardzo ufasz Hebrajczykowi. No ależ skąd? Wszystko w domu idzie pomyślnie, jak nigdy. Faraon czeka. Zatrudnij nowych stajennych, Józefie. Zapłacę im tyle, ile zaproponujesz. A czemu on trafił do więzienia, skoro jest taki dobry? To przez żonę Potifara. Czyżby próbował? Potifar chciałby, żebyś w to uwierzył. Ale prawda wygląda całkiem inaczej. Tak tu cicho, odkąd Potifar wyszedł, prawda, Józefie? O, tak, pani. Gdyby tu siedział kto inny, nie ty, umarłabym z nudów. Zawsze jesteś taki małomówny? Nigdy nie mówisz więcej niż 3 słowa naraz? Pani, skończyłem już pracę na dziś. Och, zostań i porozmawiaj ze mną, proszę. Wybacz, pani. Czyżbyś się mnie przestraszył? Pani... Pocałuj mnie, Józefie. Pani, mówiłem, że muszę iść. Dokąd się tak spieszysz? Mam sprawę do załatwienia. Możesz stąd wyjść, ale nadal pozostaniesz moim niewolnikiem. Wiesz, że mogę cię ukarać. Więc zrób to, ale pozwól mi wyjść. To byłby grzech przeciwko twemu mężowi i przeciwko Bogu. Rozkazuję ci tu zostać! Józefie! Józefie! Co ci jest, pani? Co się stało? On na mnie napadł! Napadł? Ale kto? Kto to był? Józef! To był Józef! Józef? Niemożliwe! A jednak to on! Patrz, czy to nie jego płaszcz? Jesteś podstępny jak wąż. Potifarze. Udawałeś anioła, a jednocześnie próbowałeś mnie zhańbić. Potifarze. Powinienem cię powiesić. Jestem niewinny. Sam diabeł nie ma większej winy. Dawać mu chleb i wodę. Bić za nieposłuszeństwo. Kiedyś będę uwolniony. Przez ciebie, Potifarze, albo przez Boga. Józef opowiedział ci tę historię, by zyskać twoją przychylność. Oszukał cię, jak próbował oszukać Potifara. Potifar był oszukany, ale nie przez Józefa. Uważaj na swoje słowa. Józef mówi prawdę. Uwierz mi. Powiedz, dlaczego tak go bronisz? Co ci przyrzekł w zamian za przysługę? Józef to mój przyjaciel. Nigdy wcześniej nie spotkałem takiego człowieka. Po jakimś czasie przekonałem się, że Józef bardziej nadaje się do pilnowania więźniów niż ja. Gdy mówił, z jego słów emanowała siła, jakby przemawiał przez niego Bóg. Najnędzniejszego więźnia obdarzał takim samym szacunkiem jak mnie. Czy nawet Potifara. Minęło 10 lat, odkąd nie widział swojej rodziny. Nigdy nie słyszałem, żeby przeklinał swego Boga, choć wiedziałem, że ma złamane serce. Pytasz, panie, dlaczego tak go bronię? Życzyłbym tobie i wszystkim ludziom,
żeby spotkali takiego człowieka. Rzeczywiście. To interesująca historia. I mówisz, że on tłumaczył twoje sny? O tak! I szło mu to jak spłatka. Czy jego przepowiednie się spełniały? A może nie pamiętasz? Och, panie! Jak mógłbym zapomnieć? Tak jak zawsze. Opowiem ci, jak było. Rozgniewałeś się na mnie i na piekarza. I wtrąciłeś nas do więzienia. Więzienne życie można znieść. Nawet tutaj. Nie smućcie się. Wczorajszej nocy obydwu nam śniły się jakieś koszmary. I myślisz, że w tym cuchnącym miejscu jest ktoś, kto umie tłumaczyć sny? Tłumaczenie snów to dar od Boga. Opowiadajcie. I ty masz ten dar? Ha, akurat. Akurat. Trochę to trwało, zanim przypomniałem sobie mój sen, ale w końcu odtworzyłem wszystko ze szczegółami. Józef powiedział, że za 3 dni odzyskam wolność, a ty, panie, przywrócisz mi funkcję pałacowego sługi. Gdy piekarz usłyszał tę pomyślną wróżbę, zapragnął, by Józef wytłumaczył także jego sen. No, mów, na co czekasz? Za 3 dni... Ty także wyjdziesz z więzienia. Wiedziałem, nie będę tu gnił. Będziesz wisiał. Jak pamiętasz, panie, dokładnie tak się stało. Po 3 dniach obaj wyszli z więzienia. Ja wróciłem do pałacu, a... A piekarza czekał stryczek. Przyprowadź mi tu Józefa. Jeśli wytłumaczę jego sen, wyślę mnie do domu? Tego nie wiem, ale lepiej o tym nie myśl. Na co jeszcze czekasz? Nie śmiem nawet pomyśleć, że jeszcze zobaczę twarz ojca. Drugi sen był gorszy od pierwszego. 7 kolb kukurydzy, pustych i zniszczonych, pochłonęło zdrowe kolby. Co to oznacza? Mów! Mów, Hebrajczyku! Jak wytłumaczysz ten sen? Wybacz mi, panie, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Żadnej? Hebrajczyku! Ja nie, ale Bóg zna. To on da faraonowi odpowiedź, jeśli faraon jest gotów ją przyjąć. To nie były 2 sny, ale 1. Zapowiedź tego, co Bóg zamierza uczynić. Mów. Nadejdzie 7 lat obfitości w całym Egipcie. Właśnie to oznacza 7 tłustych krów i 7 pełnych kolb kukurydzy. A te chude krowy i puste kolby kukurydzy? One oznaczają, że potem nadejdzie 7 lat głodu. Głodu, który spustoszy kraj. 7 lat głodu. 7 lat? Nikt nie przeżyje. Z Bożą pomocą wszystko jest możliwe. Trzeba podzielić kraj na dzielnice. I nad każdą ustanowić nadzorców. Ziarno dobrze przechowywane przetrwa przez lata. Musisz zbudować wiele spichlerzy. Podczas lat obfitości nadzorcy zgromadzą 1/5 plonów. Jest tak wiele do zrobienia. O wiele więcej niż jestem w stanie. Masz zbyt wiele obowiązków, panie. Znajdź człowieka uczciwego i mądrego, któremu powierzysz to wielkie zadanie. Tak. Tak, oczywiście. To musi być ktoś... Nie znam nikogo tak uczciwego i mądrego jak ty. I powierzysz Hebrajczykowi taką ważną misję? Jestem faraonem. Robię zawsze to, co chcę. Jestem zaszczycony.
Ale mój ojciec, moja rodzina, tak długo ich... Zostaniesz i uchronisz ten kraj od klęski głodu, bo taka jest moja wola. Chcę cię zapytać, mój ludu, gdzie znajdę takiego człowieka jak on? Człowieka, w którym mieszka Duch Boży. Józefie z Kananu, dawny niewolniku i pogardzany więźniu. Oto ustanawiam cię zarządcą całego Egiptu. W tym kraju tylko faraon będzie potężniejszy. Panie mój, daj mi siłę co dnia, wiarę daj, bym trudy mógł znieść. Chociaż brzemię narzucił mi świat, Tobie ufam i składam Ci cześć. Stoję znów niezłomny, wytrwały, kajdany nie ciążą już mi. I Tobie, Panie mój Mistrzu, w mym sercu chcę wciąż służyć Ci. Wersja polska, Hagi Film i Wideo Wrocław. Reżyseria Igor Kujawski, dialogi Kaja Sikorska. Produkcja Piotr Skotnicki, realizacja Jacek Kaźmierczak i Robert Maniak. Wystąpili Adam Cywka, Aldona Struzik, Andrzej Olejnik, Andrzej Wilk, Anna Kramarczyk, Bogdan Grzeszczak, Bogna Woźniak, Edyta Skarżyńska, Elżbieta Golińska, Grzegorz Wojdon, Jadwiga Skupnik, Jan Blecki, Konrad Imiela, Krzysztof Grębski, Marian Czerski, Michał Chorosiński, Miłogo Streczek, Monika Szalaty, Tomasz Lulek, Tomasz Orlicz, Wiesław Cichy, Wojciech Ziemiański, Zygmunt Bielawski. Piosenki z tekstami Ewy Aurelii Międlarzewskiej w wykonaniu Małgorzaty Kogut i Marcina Wawrzynowicza, producent nagrań muzycznych Grzegorz Czachor. Cytaty z Pisma Świętego według Biblii Tysiąclecia, wydanie 5.